Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać. Dziękuję organizatorom za to spotkanie. Dlatego też będziemy mieli tutaj możliwość rozważyć niektóre kwestie związane z osobą i działaniem świętego Jana Pawła II na kontynencie azjatyckim. Ponieważ na co dzień nie zajmuję się tą tematyką, dlatego też bardzo dużo czasu kosztowało mnie przygotowanie tego tekstu i przygotowałem duży tekst do publikacji z rozległą literaturą przedmiotu. Tak się składa, że Uniwersytet Gregoriański ma zarówno Wydział Misjologii, jak i Wydział Historii Kościoła, więc zarówno książki, materiał z zakresu misjologii, jak i z zakresu historii Kościoła mamy do dyspozycji. Dlatego też mogłem właśnie przeprowadzić takie badanie. Oczywiście starałem się też w sposób szczególny studiować Annuario Pontificio Statistico Stolicy Apostolskiej, w której są właśnie dane statystyczne dotyczące Kościoła w Azji. Kontynent azjatycki jest, ponieważ chrześcijaństwo samo zaczęło się w Azji, w Palestynie, gdzie Jezus Chrystus się urodził, gdzie umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I swoim uczniom polecił, aby szli na cały świat i głosili wszystkim narodom Ewangelię. Tak zapisał ewangelista święty Marek w rozdziale 16. I tak apostołowie ruszyli z Jerozolimy, najpierw do Antiochii, gdzie zostali nazwani chrześcijanami, potem ruszyli do okolicznych narodów i na sąsiadujące z Ziemią Świętą terytoria. Szukam jakiegoś sposobu, żeby widzieć swój manuskrypt, dlatego że światło świeci mi zupełnie w oczy, a nie na kartkę. Dlatego też apostołowie udali się, święty Bartłomiej i święty Tomasz udali się do Mezopotamii i do Babilonii, a święty Piotr i Paweł udali się do Rzymu, gdzie dali świadectwo swojej wiary na dworze cesarskim. Misje w Azji na dobry sposób właściwie rozpoczęły się w XIII wieku, zaraz po śmierci świętego Franciszka. Franciszkanie udali się do Indii i podjęli właśnie w Chinach, również podjęli pierwszą pracę ewangelizacyjną. Ale taka właściwa praca ewangelizacyjna rozpoczęła się dopiero w XVI i w XVII wieku, głównie dzięki Portugalczykom i Hiszpanom, którzy utworzyli kolonie w Azji i w tych krajach zaczęli prowadzić również ewangelizację. Najpierw było to duszpasterstwo dla przybyłych tam ich przedstawicielom z poszczególnych narodów, a później praca misyjna. I dlatego też doszło tam do powstania pierwszych wspólnot kościelnych. Szczególnie należy wymienić tutaj świętego Franciszka Ksawerego jako takiego właśnie ewangelizatora Japonii i Chin. Azja to największy kontynent, dlatego jest ważne, żeby mieć przed oczami te fakty, że jest 4 razy więcej mieszkańców mieszka właśnie w Azji niż w Europie. Jest to ponad 4,5 miliarda mieszkańców, a więc połowa całej ludności świata. Mieszkańcy Azji żyją w 48 państwach. Niektóre terytoria rozciągają się poza ten kontynent, jak na przykład Rosja, Turcja, czy Kazachstan, czy Indonezja. Największe znaczenie dla tego kontynentu mają takie kraje jak Chiny czy Indie. Wśród mieszkańców Azji istnieje do dnia dzisiejszego bardzo ścisły związek pomiędzy religią a życiem codziennym. Do takich bardzo ważnych religii w tym kontekście należy właśnie buddyzm i islam. Po Afryce Kościół katolicki rośnie najbardziej właśnie w Azji. Katolików przebywa tam dwukrotnie szybciej niż ogół ludności. Katolicy w Azji to około 142 miliony, co odpowiada 3,24% ludności tego kontynentu. Azja może dać chrześcijaństwu bardzo głęboką duchowość, metody kontemplacji, nauczyć trudnego dialogu międzyreligijnego
i społeczeństwa azjatyckie są dumne ze swoich wartości religijnych i kulturowych i do nich należy zaliczyć właśnie w sposób szczególny kontemplację, dystans do świata i bardzo głęboki sens przeżywania wartości religijnych. Ale również jest to kraj, jest to kontynent, w którym ma najwięcej miejsca, najwięcej prześladowań chrześcijan. Ważną rolę w działalności Kościoła w Azji miało specjalne zgromadzenie synodu biskupów, który obradował w Rzymie w roku 1998. Chrześcijaństwo ma w Azji swoją kolebkę, ale jest to tutaj, jest ono tylko małą mniejszością. Liczba chrześcijan wynosi 322 miliony, to jest 8,5% mieszkańców. Mieszkają oni głównie w 7 krajach, to jest Timor Wschodni, Filipiny, Armenia, Gruzja, Liban oraz azjatycka część Rosji. Na pierwszym miejscu wśród chrześcijan są tak zwane wolne kościoły protestanckie, Freie Kirchen, jak to w języku niemieckim są nazywane. Jest ich około 155 milionów. Mają tam oni lokalne struktury i nie należą do kościoła luterańskiego, ani nie należą do kościoła kalwińskiego. Są to niezależne struktury kościelne. Do kościoła katolickiego należy 110 milionów, to jest 3% wiernych i stanowią oni większość w Timorze Wschodnim i na Filipinach. Są również największą mniejszością w Wietnamie, na Sri Lance i wśród robotników w Kuwejcie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Arabii Saudyjskiej i w Omanie. Protestanci, czyli luteranie i kalwini zajmują trzecie miejsce, to jest 1,4% populacji. Prawosławnych jest około 14 milionów, czyli 0,4%. Głównie mieszkają w Armenii, w Gruzji, w azjatyckiej Rosji i są drugą grupą w Libanie i w Palestynie. Największym wyzwaniem dla religii w Azji jest islam. Muzułmanie stanowią większość mieszkańców w 24 krajach. Połowa muzułmanów w Azji mieszka w 4 krajach, w Indonezji, w Pakistanie, w Bangladeszu oraz w Indiach. Następną bardzo ważną grupą religijną jest hinduizm, jest około 800 milionów wyznawców tej religii. Wyznawcy mieszkają głównie w Neapolu oraz w Indiach. I inną bardzo ważną wspólnotą wyznaniową, liczącą około 350 milionów, są buddyści, którzy są tą religią tradycjonalną wśród narodów Azji. Oprócz tego istnieją jeszcze tak zwane nowe religie, czyli powstałe z połączenia elementów chrześcijańskich z buddyzmem lub z hinduizmem, jest ich około 100 milionów i istnieje dość duża grupa ateistów. Ateiści mieszkają głównie w krajach o wpływach ideologii komunistycznej, a więc w Chinach, w Korei Północnej i w Wietnamie. Kościół w Azji stoi na styku różnych kultur i religii. Pomimo, iż chrześcijaństwo narodziło się w Azji, uważane jest tam za religię zachodnią. Powodem tego jest fakt, że do Azji przybywali misjonarze z Europy, używali języka europejskiego, przywieźli tradycje europejskie. Dlatego poszedł w zapomnienie fakt właśnie, że chrześcijaństwo narodziło się w Azji, w Palestynie. Dlatego dla mieszkańców kontynentu było coraz trudniej dostrzec pierwotny charakter chrześcijaństwa. A duch Ewangelii jest bardzo bliski narodom mieszkającym w tamtej kulturze. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus głosił swoją naukę prostym ludziom. Był bardzo blisko ludzi. Jadał z nimi proste posiłki, które są elementem bardzo ważnym kultury azjatyckiej. Kościół w Azji jest dzisiaj kościołem bardzo młodym. Działa wprawdzie na styku różnych religii i kultur, ale działalność katolików wychodzi na dobre tak dla mieszkańców Azji, jak i dla tamtejszego chrześcijaństwa. Kościół odgrywa bardzo ważną rolę w edukacji, służbie zdrowia. Jego struktury, to chcę bardzo świadomie podkreślić, są otwarte na wszystkich ludzi, na wszystkie religie. Nie jest zarezerwowany tylko dla chrześcijan.
Duchowni są w większości rodzimego pochodzenia. Wielu z nich jest wykształconych na zagranicznych uniwersytetach. Liczna grupa studentów z Azji studiuje również na uniwersytetach w Rzymie dzięki ofiarności Kościoła Zachodniego, dzięki ofiarności Kościoła w Stanach Zjednoczonych czy różnych organizacji europejskich. Kościół w Indiach i na Filipinach ewangelizuje inne części tego kraju, a równocześnie wysyła od wielu lat już swoich przedstawicieli do innych krajów, że oni właśnie stają się misjonarzami. Jan Paweł II został papieżem w 1978 roku. Jego doświadczenie Azji nie było tak głębokie jak doświadczenie europejskie, o których mówili tutaj relatorzy w pierwszej sesji naszego spotkania. Ale już jego pierwsza wizyta w Azji miała miejsce w 1981 roku, kiedy odwiedził Pakistan, Filipiny, Guam i Japonię. W 1984 roku odwiedził Koreę Południową, Papua Nową Gwineę, Tajlandię, dwa lata później Bangladesz, Singapur, Fidżi. W 1989 roku był znowu w Korei Południowej, pojechał do Indonezji. W 1995 odwiedził Filipiny, Sri Lankę. W 1999 pojechał do Gruzji, rok później do Egiptu. W 2001 roku był w Kazachstanie, w Armenii i ostatnia wizyta w maju w Azji miała miejsce w maju 2002 roku w Azerbejdżanie. Jakie są wyzwania dla Kościoła w Azji? Ojciec Święty Jan Paweł II jako Europejczyk oczywiście miał inną wizję Kościoła niż mają kościoły azjatyckie, dlatego jako papież musiał się bardzo wiele uczyć i uczył się bardzo gorliwie, bardzo ofiarnie. W jego otoczeniu zawsze było wielu ludzi właśnie z tej kultury, z tego środowiska, którzy w jakiś bardzo konkretny sposób starali się zwracać mu uwagę na szczególne znaczenie kontynentu azjatyckiego. I dlatego też Jan Paweł II starał się w jakiś bardzo konkretny sposób właśnie odpowiadać zarówno na kwestie zagrożenia związanego z islamem, jak i właśnie na pokojowe współżycie wszystkich ludów, narodów i kultur w poszczególnych kontynentach. Jednym z problemów bardzo istotnym podczas jego pontyfikatu była kwestia komunizmu w Azji. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy rozpoczynał swoją działalność jako następca świętego Piotra, rządy komunistyczne były w Chinach, w Wietnamie, w Korei Północnej, w Kambodży, w Laosie, w Mongolii, w Afganistanie, w Tybecie. A partyzantka komunistyczna działała w wielu krajach i dokonywała strasznych spustoszeń i prześladowań również w ludzi o innych poglądach politycznych i o innych przekonaniach religijnych. W niektórych krajach, gdzie komuniści rządzili, ich zachwyt społeczeństwa był umiarkowany. Natomiast w krajach, w których komuniści nie rządzili, a inne narody oglądały z daleka ich politykę, tam niejednokrotnie była fascynacja dla systemu komunistycznego. Jeden z moich wykładów, które mam na Wydziale Historii Kościoła, jest Historia Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to kurs ogólnie dostępny, dlatego słuchacze są ci, którzy mają zainteresowanie problematyką. I w jednym z wykładów mówiłem właśnie na temat komunizmu, który w sposób straszliwy prześladuje przeciwników politycznych i ludzi wierzących. I wtedy jeden ze słuchaczy, nie pamiętam czy z Pakistanu, czy z Indii, wstał i zwrócił mi uwagę, że on mieszka w takim kraju, który ma rząd prowincjalny, właśnie komunistyczny i że jest to najbardziej postępowy rząd w całym kraju. I dlatego właśnie wymieniłem ten fakt, żeby pokazać, że kwestia komunizmu i fascynacji komunizmem to było wielkie wyzwanie, które Jan Paweł w swoim pontyfikacie w sposób oczywisty musiał zrobić. Ponieważ nie mogę mówić o wszystkim, więc będę mówił teraz krótko, powiem o Kościele w Chinach i potem powiem jeszcze o synodzie biskupów Azji, żeby pokazać właśnie rolę Jana Pawła II w tym kontekście. W,
Chinach w 1949 roku, kiedy komuniści przejmowali władzę, Kościół katolicki miał bardzo, bardzo piękną wspólnotę. Było tam ponad 3,5 miliona wiernych, ponad 200 tysięcy katechistów, były 139 jednostki administracyjnej i ponad 30 biskupów, 6 tysięcy kapłanów, z czego połowa była Chińczykami i ponad 1000 seminarzystów, 7500 sióstr zakonnych w większości pochodzenia chińskiego. Kościół posiadał 216 szpitali, ponad 50 tytułów gazet, 3 uniwersytety i ponad 200 szkół wyższych. Więc była to ogromna, nawet na tak wielki kontynent, rola katolików chińskich, którą spełniali w tym społeczeństwie, i Kościół rósł bardzo pięknie. W 1949 roku komuniści przejęli władzę i rozpoczęła się bezpośrednia walka z Kościołem. Zaczęli, próbowali tworzyć Kościół narodowy, jak to robili również komuniści europejscy, jak to próbowali robić na przykład w Chorwacji, w Jugosławii, czy też robili właśnie, próbowali robić w Czechach. W 1951 roku papież Pius XII, bardzo zaniepokojony sytuacją Kościoła i faktem tworzenia, powstania Kościoła Patriotycznego, wydał encyklikę Ad Synodum Gentium w 1954 roku i ostrzegał katolików chińskich przed współpracą. Jego nuncjusz apostolski Antonino Liberi wzywał do wierności stolicy apostolskiej, za co władze chińskie zmusiły go do ustąpienia z kraju i z nim musieli wyjechać wszyscy misjonarze pochodzenia zachodniego, a następnie zostali aresztowani biskupi i kapłani pochodzenia chińskiego. I rozpoczyna się prześladowania Kościoła właśnie w Chinach. Komuniści konsultowali nawet czeskiego księdza, który nazywał się Józef Plojar, który przyjechał do Pekinu w 1957 roku, spotkał się z katolikami chińskimi o orientacji komunistycznej i opowiadał im o tym, jak działają stowarzyszenia patriotyczne księży w Czechach. Proszę pamiętać, że ksiądz Plojar za swoją działalność polityczną został suspendowany przez arcybiskupa Pragi, kardynała Józefa Berana, ale mimo to w dalszym ciągu ubierał się jako duchowny i występował w środkach masowego przekazu. Mało tego, w latach 1948-1968 był ministrem zdrowia w Czechosłowacji. Zmarł w bardzo nieciekawych okolicznościach na przyjęciu dyplomatycznym w ambasadzie Związku Radzieckiego w Pradze. Powstanie Kościoła Patriotycznego to jest problem, który musiał rozwiązać Jan Paweł II. Dlatego też działanie Jana Pawła II było bardzo roztropne, żeby nie powiedzieć wręcz tolerancyjne. Tutaj właśnie bardzo mądrze podkreślił fakt odpowiedzialności za słowo pan dr Grajewski, który mówił właśnie o tym, że Jan Paweł II miał taką wizję bardzo umiarkowaną świata komunistycznego, ze względu na swoje doświadczenia z Polski, jak i również na doświadczenia, które zdobył w relacjach z Chińczykami. Dlatego też Jan Paweł II nigdy nie starał się doprowadzić do otwartego konfliktu z Chinami, mimo to, że Chińczycy mianowali biskupów bez pozwolenia stolicy apostolskiej. Jan Paweł II w swoim pontyfikacie uznał większość takich konsekracji biskupich dokonanych bez zgody stolicy apostolskiej. W Rzymie miał się rozpocząć synod, na którym Jan Paweł II chciał poruszyć również kwestię Kościoła w Azji. Oczywiście takim krajem o szczególnym znaczeniu, który odegrał również ogromną rolę w synodzie, były Filipiny. Jest to największy kraj katolicki w Azji. Liczy ponad 83 miliony katolików na 97 milionów mieszkańców. Na Filipinach katolicy nauczeni są przez doświadczenia, przez różne kataklizmy pokojowego współistnienia, dlatego też Kościół na Filipinach jest Kościołem, który żyje bardzo głęboką, autentyczną pobożnością, często o charakterze religijnym. Filipiny były dla papieża Jana Pawła bardzo bliskim krajem, do którego podróżował nie tylko chętnie, ale patrzył z wielką nadzieją na całą Azję, jako na kontynent, który może być ewangelizowany właśnie dzięki pomocy Filipin. Ogromnym problemem w tym okresie była kwestia Korei Północnej. Po wojnie w latach 1950-53, kiedy powstało komunistyczne państwo w Korei,
nastąpiły prześladowania Kościoła. Właściwie Jan Paweł II ani dyplomacja watykańska miały bardzo niewiele informacji, co się dzieje w tym kraju. Praktycznie władze komunistyczne podają, że na terytorium tego kraju nie ma żadnych chrześcijan, ale prawdopodobnie przypuszcza się, że jest wspólnota chrześcijan, która szacowana jest przez specjalistów z Korei Południowej na około 3000 osób. Tu chciałem podkreślić ogromną rolę, jaką odgrywa nasz uniwersytet właśnie w formowaniu przyszłych specjalistów, zarówno z prawa kanonicznego, z misjologii, jak i z historii. Na uniwersytecie powstają liczne prace, które właśnie prezentują sytuację w różnych częściach świata. Między innymi istnieją prace, istnieje dość obszerna literatura na temat Kościoła w Europie, w Korei Północnej. Sam byłem zdziwiony, że aż tak wiele literatury na ten temat istnieje i można właśnie pozyskać informacje z tym związane. Jan Paweł II po raz pierwszy o zwołaniu synodu w Azji, żeby podjąć problematykę różnych narodów w Azji, zrobił to w roku 1994, kiedy przygotował taki list apostolski na 2000 lat chrześcijaństwa pod tytułem Tercio Millenio Adveniente. I podkreślił tam w tym krótkim liście między innymi, że podkreślił konieczność spotkania chrześcijaństwa z prastarymi kulturami i religiami lokalnymi, ewangelizacji Chin, Filipin, Japonii oraz znaczenia dla tego kontynentu dla Kościoła. Jan Paweł II chciał ukazać głęboką prawdę o Chrystusie, Odkupicielu świata, odróżniając Jezusa od założyciela innych wielkich religii kontynentu azjatyckiego. Papież nie zamierzał negować wartości buddyzmu czy hinduizmu, ponieważ i one zawierają elementy prawdy, na co Kościół patrzy z wielkim szacunkiem. Są tutaj, cytuję teksty papieża, jego homilię, którą wygłosił 19 kwietnia właśnie na rozpoczęcie synodu, w którym mówił, że mamy przede wszystkim dawać świadectwo Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, Chrystusowi, który jest odkupicielem świata. Jednocześnie mamy kontynuować dzieło rozpoczęte przez apostołów. Naszym zadaniem jest pisać, aby dalsze rozdziały chrześcijaństwa w każdej części świata, zwłaszcza w Azji, w Indii, po Indonezję, Japonię, Liban, Koreę, Kazachstan, od Wietnamu do Filipin, od Syberii do Chin, aby naszymi myślami mogliśmy wybiegać ku katolikom i duszpasterzom z Chin kontynentalnych. W Chinach, z Chin niestety na synod nikt nie przyjechał. Synod miał ogromne znaczenie dla Kościoła i Jan Paweł II podsumował to wiarę Kościoła, tak właśnie, mamy jeszcze parę minut, tak, na synodzie w ten sposób. Zacytuję, jest to bardzo piękny, wzruszający tekst. Napisał w adhortacji posynodalnej, napisał o Kościele w Azji tak. Nie bój się, mała czutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Ci, którzy wierzą w Chrystusa, są jeszcze nieliczni na tym olbrzymim kontynencie. Mimo to, zamiast być zalęknioną mniejszością, mają żywą wiarę. Pełni są nadziei i żywotności, którą może dawać tylko miłość. Swą pokorną, lecz odważną postawą katolicy wywarli wpływ na kultury i społeczeństwa Azji, szczególnie na życie ubogich, bezbronnych, z których wielu nie wyznaje jeszcze wiary katolickiej. Chrześcijanom na całym świecie dają oni przykład gotowości do dzielenia się skarbem dobrej nowiny. Czerpią siłę z niezwykłej mocy Ducha Świętego. A podkreślając właśnie nowe kierunki, jakie synod wskazał dla Kościoła w Azji, napisał i tu z tymi słowami właśnie chcę zakończyć. Ludy Azji potrzebują Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, bo kontynent ten jest spragniony żywej wody, której może dać tylko On jeden. Zatem uczniowie Chrystusa w Azji powinni być wielkoduszni w wypełnianiu posłannictwa otrzymanego od Pana, który przyobiecał pozostać z nimi aż do końca świata. Pełen ufności w Panu, który nie opuszcza wezwanych przez siebie, Kościół w Azji pielgrzymuje nieprzerwanie w kierunku trzeciego tysiąclecia. Jego jedyną radością jest dzielenie się z mnogimi ludami Azji niezmierzonym darem, które sam otrzymał, to jest miłością Jezusa Zbawiciela. A jego jedyną ambicją na tym kontynencie jest kontynuowanie posłannictwa miłości i służby, aby wszyscy Azjaci mieli życie i mieli je w obfitości.
Tak ocenił papież Kościół po licznych dyskusjach na soborze, na synodzie biskupów. Szanowni Państwo, wybór papieża Jana Pawła II zmienił wiele dotychczasowych wyobrażeń chrześcijaństwa. Biskupem Rzymu został ktoś, kto nie pochodził z Rzymu, kto przyszedł z innego kraju, jak to podkreślono tutaj, z dalekiego kraju. Jan Paweł II był Europejczykiem, ale miał świadomość Kościoła doświadczonego komunizmem, świadomość Kościoła Słowian, świadomość wiary, która była żywa w pokoleniach słowiańskich. Na początku wielu, szczególnie w Watykanie, było zdziwionym takim właśnie zachowaniem papieża. Z czasem zaakceptowali jego nowatorski system działania, jego liczne wizyty apostolskie na całym świecie, podczas których spotkał się z dziesiątkami, jeśli nie setkami milionów ludzi wierzących, którzy oglądali go w telewizji, którzy czytali jego słowa w prasie, którzy komentowali jego wystąpienie na podstawie audycji radiowej. Spotykał wiernych innych religii. Był to nowy, bardzo nowatorski sposób otwarty na współczesnego człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę.